chciałbym, żeby zachęcić wszystkich do wejścia na tą ścieżkę profilaktyki sercowo-naczyniowej, bo to są kolejne kroki, które możemy podjąć po to, aby ocenić swoje ryzyko sercowo-naczyniowe. To znaczy, do tego służy skala PulseScore. To jest bardzo przyjazna skala, która na podstawie obliczenia swojego cholesterolu, ciśnienia krwi, płci, tego czy palimy papierosy, pozwala nam ocenić ryzyko zgonu z powodu udaru mózgu czy zawału serca w perspektywie 10 lat. To nie jest to bynajmniej po to, żeby kogokolwiek straszyć, ale by pokazać, jakie ma ryzyko i co ma zrobić, aby to ryzyko sobie zminimalizować. Każdy z pacjentów otrzyma taki dokument, w którym będą wliczone jego właśnie ryzyko sercowo-naczyniowe, a nasi specjaliści, kardiolodzy, chirurg naczyniowy, diabetolog, dietetyk, neurolog powiedzą, co zrobić, aby to ryzyko zminimalizować. Z jakich porad już Pani skorzystała? Z chirurga naczyniowego. Na tym najbardziej mi zależało, ponieważ zastanawiałam się, że tak powiem, czy nie mam jakiejś zatorowości albo z żyłami, bo mi wychodzą, więc po prostu należało to sprawdzić. Jest akcja, warto wykorzystać, tym bardziej, że na badania oczywiście się czeka, więc tutaj... Więc to było zupełnie świadomo, że Pani przyjdzie tutaj na tę ścieżkę? Tak, wczoraj usłyszałam, jest czas wolny, dlaczego nie skorzystać. No i jakie efekty po tej konsultacji, jak Pani ocenia właśnie takie spotkanie tutaj? No bardzo dobrze oceniam spotkanie, tak jak już powiedziałam, do specjalistów różne są terminy, więc warto z tego skorzystać. Państwo tutaj udzielają jakichś ogólnych porad, natomiast jeżeli już się zagłębić w jakąś dalszą diagnostykę, to gdy coś było niepokojącego, należy udać się do przychodni i badać się. O zdrowie nie dbamy, dopóki nam coś nie doskwiera. Jak to doskwiera, to się dopiero zapala lampka czerwona i dopiero o tym myślimy. Najczęstszą przyczyną udarów są właśnie arytmie i choroby sercowo-naczyniowe są przyczyną zgonów. W 37% umieramy z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Dzisiaj tutaj w takiej formie pikniku chcemy Państwu pokazać, co zwrócić uwagę, jak wygląda ścieżka prozdrowotna, co możemy się dowiedzieć o chorobach serca i naczyń i do kogo się udać i w jakim momencie, żeby już w odpowiednim momencie trzymać rękę na pulsie i zadziałać, jeżeli jest taka potrzeba. Te potrzeby dotyczą zarówno dzieci, jak i osób w wieku dojrzałym, jak i osób w wieku starszym i niekoniecznie jest to problem już tych, co mają dokonany zawał, co mają choroby, mają niewydolność serca i objawy związane ze strukturalnym uszkodzeniem tego serca. Niestety należymy do populacji, geograficznie należymy do takich części świata, które są obciążone bardzo brzydkimi profilami lipidowymi, u których ryzyko tych chorób sercowo-naczyniowych, ryzyko zawału udaru jest bardzo wysokie. U nas w Polsce 80 tysięcy osób ma co roku zawał serca, 75 tysięcy ma co roku udar. Są to główne przyczyny zgonów, są to bardzo poważne choroby, które się, jeżeli nawet uda przeżyć, to wiążą się z ciężkim upośledzeniem, ze zmianą jakości życia i ze zmianą całego życia dla tego chorego i dla jego rodziny. Zatem musimy być bardzo wyczuleni, żebyśmy mogli współdziałać w tym procesie leczenia. Ja konkretnie przyszłam do dietetyka klinicznego, żeby zapytać się o dietę, którą wydaje mi się, że mogę potrzebować, bo mam problemy jakieś tam zdrowotne. Świadoma wiedza, bo gdzieś tam trenuję, mamy wiedzę na temat jedzenia, ale okazuje się, że chyba jednak w moim przypadku jest za mało tłuszczu. Jak ocenia Pani tego typu akcję, która dzisiaj ma miejsce, taka ścieżka profilaktyki? Jak najbardziej, tylko jestem zaskoczona ilością starszych osób, ponieważ wydaje mi się, że starsze osoby mają możliwość skorzystania z placówek publicznych, a my niestety nie pracujące osoby. Tu jestem zaskoczona, że jest jednak dużo, my jesteśmy chyba najmłodsze z koleżanką tutaj. Jeżeli mówimy o ogółu naszej populacji, to co widzimy, obserwujemy, to przede wszystkim to, że się nie badamy i nawet nie wiemy, jakie mamy poziomu lipidów, bo ten powiedzenie cholesterol jest takim trochę naszym slangiem medycznym. My mówiąc o obniżaniu poziomu cholesterolu, obniżamy tak naprawdę ilość takich łódeczek, które ten cholesterol transportują do naszych tkanek. Mówiąc o tym, że się nie badamy, to druga bardzo ważna kwestia jest taka, że jeżeli już pacjenci się badają, to co obserwujemy,
to aż 60 do 80% naszej polskiej populacji ma problem z zaburzeniem gospodarki lipidowej. I my dlatego mówimy o gospodarce lipidowej, a nie o gospodarce cholesterolowej, bo właśnie tyczy się tych cząsteczek, które ten cholesterol transportują. I jako dietetyk kliniczny czy lipidolog ogromną uwagę przykładamy do tego elementu związanego nawet nie tylko z żywieniem, ale z całą higieną życia, która uwzględnia również oczywiście aktywność fizyczną, kontrolę tych czynników ryzyka, jak poziom właśnie tych lipoprotein, tak zwanego cholesterolu, ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi, ale również higienu snu, stresu czy aktywności fizycznej, która myślę, że tutaj śmiało mogę powiedzieć, jeżeli moglibyśmy przepisywać coś, czy lekarze przepisywać na receptę, to by był najlepszy lek, zarówno aby uniknąć, czyli w kwestii prewencji sercowo-naczyniowej, ale nie tylko, jak i już gdy zachorujemy, czyli w tej wtórnej, aby ten stan zdrowia utrzymać w ryzach. Profilaktyka jest niezwykle ważna. Wszyscy stawiają teraz cały świat na profilaktyce, bo to jest po prostu i wygodniej, i taniej, ale też przede wszystkim najważniejsze, że pacjenci nie zachorują. To jest też moment, kontakt ze specjalistami różnych dziedzin, również dietetykiem, diabetologiem, po to, aby rozwiać pewne mity. W przestrzeni publicznej krążą różne takie poglądy, informacje, co jest dobre, co jest złe. My mamy dokładne wytyczne, co mamy zrobić, aby żyć zdrowiej i żyć dłużej. I z tymi informacjami chcielibyśmy z naszymi pacjentami podzielić.